28 do 21 wygrały pierwszoligowe szczypiornistki Słupi Słupsk z Jutrzenką Płock. Mecz został rozegrany w hali sportowej pierwszego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Od pierwszych minut tego pojedynku trwała zacięta walka gol za gol. Jednak w miarę upływu czasu to podopieczne Anity Unijat zdobywały niewielką przewagę. Jak podkreślała po meczu trenerka słupskich piłkarek, dla jej zespołu każdy mecz jest bardzo ważny, gdyż młode zawodniczki w tym sezonie walczą o utrzymanie w tej klasie rozgrywek. Walczymy o utrzymanie, więc każde 2 punkty to są naszym takim naprawdę dużym zwycięstwem. Spodziewałyśmy się tego właśnie, że mecz będzie taki mocno szarpany, ponieważ zespół z Płocka jest zespołem bardzo podobnym do nas. Nie mają rzutków z drugiej linii, grają większość akcji na wcisk i wiedzieliśmy, że po prostu tak to będzie wyglądało. Także cieszę to tym bardziej, że dziewczyny wytrzymały do końca. Pierwsza połowa tego meczu zakończyła się 3-bramkową przewagą Słupi. W drugiej części meczu tylko pierwsze 10 minut było wyrównane. Później na parkiecie Prym wiodły Słupszczanki, a spośród nich znakomicie grała Patrycja Firkowska. Te rzuty ze skrzydła ciężko mi zdobywać po nich bramki, no ale uczę się, nic nie przychodzi łatwo i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. A to trudniejsza pozycja? Dla mnie tak, bo ja nigdy nie trenowałam na skrzydle, zawsze z rozegrania, a ułożenie się do rzutu jest całkiem inne. Zadowolona z dzisiejszego meczu? Bardzo, bardzo jestem zadowolona. Czy ta kondycja, to te biegi w Krakowie to już dużo dały? Te biegi w Krakowie to było takie sprawdzenie siebie po tych treningach, które sama wykonywałam i które wykonywałyśmy na treningach. No i oprócz tego no sama cały czas ćwiczę, to trzeba dużo motywacji i chęci przede wszystkim. Pomimo serii rozegranych spotkań w ostatnim tygodniu szczypiornistki z Grodu nad Słupią wytrzymały do końca trudy walki o ligowe punkty. Dziewczyny grały w środę bardzo ciężki mecz z Kwidzynem, wygrały z mistrzem Polski. I w ciągu 1,5 tygodnia rozegrały 4 mecze, czyli te dziewczyny juniorki musimy bardziej zmieniać, a seniorki, o ile się da, trzymamy do końca. Najwięcej bramek dla Słupi zdobyły Patrycja Firkowska 10, Agnieszka Łazańska 8 i Małgorzata Trawczyńska 4.